Firma Multiservice z Opolszczyzny poszukuje pracowników do pracy za granicą w Niemczech, Austrii, Belgii, Holandii, Szwecji i Norwegii. Poszukujemy cieśli szalunkowych, zbrojarzy, betoniarzy, monterów izolacji przemysłowych, monterów rusztowań, operatorów sprzętu. Osoby bez doświadczenia chętnie nauczymy nowego zawodu. Zadzwoń do nas 77 40 09 193 lub 77 40 09 191 i sprawdź nasze oferty pracy na stronie internetowej www.multiservice.com.pl w zakładce Kariera. We wtorek w Zespole Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli odbyła się uroczysta akademia z okazji święta patrona szkoły, Armii Krajowej. Podczas spotkania rozstrzygnięto także szkolne konkursy literackie i plastyczne. Uroczystości były przepełnione patriotyzmem. Rozpoczęło je odśpiewanie hymnu narodowego. Następnie uczniowie recytowali wiersze, śpiewali pieśni, odgrywali scenki oraz grali na instrumentach. Za przygotowanie programu artystycznego wraz z uczniami odpowiedzialne były nauczycielki Justyna Soja-Sadowska, Małgorzata Ciszek i Aneta Karbownik. Przyzwyczailiśmy się, że w tej szkole każda uroczystość związana z patronem szkoły to uroczystość niezwykła. Niezwykła zarówno w wymiarze takim emocjonalnym, ale również i w wymiarze artystycznym, za co chciałbym bardzo serdecznie podziękować paniom, dzieciom, młodzieży, którzy tę część artystyczną przygotowali. Bardzo się cieszę, że w taki szczególny sposób szkoła czci patrona, swojego patrona, a myślę, że dzisiaj te nieliczne osoby o przyprószonych włosach siedzące wśród nas, pamiętające II wojnę światową i te zdarzenia, które miały miejsce na terenie naszego miasta, na terenie powiatu, ale pewnie i Polski, zrobiły coś, czym dzisiaj możemy się cieszyć. Wolnością i demokratyzacją naszego życia. W poprzednich latach to wydarzenie wyglądało inaczej. Organizowano pikniki, przemarsze, ceremonie w kościołach. W tym roku ze względu na epidemię ograniczono obchody święta patrona ZPO w Stadnickiej Woli do wewnątrzszkolnej rozbudowanej akademii. O powodach, dla których szkoła przyjęła jako patrona Armię Krajową, przypomina dyrektor placówki Czesław Staciwa. Było to jakby wpisane w ten nasz profil wychowawczy i ze współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Krajowej, no akurat zrodził się ten pomysł, ta idea. To było po prostu zbieżne, tak, i z oczekiwaniem środowiska żołnierzy Armii Krajowej. Bardzo angażował się w to przedsięwzięcie pan Jerzy Łabętowicz, ówczesny prezes Koneckiego Koła, ale również tutaj było to zgodne z tym naszym profilem wychowawczym i tak to się stało. Podczas wydarzenia obecni byli m.in. wiceburmistrzowie miasta i gminy Końskie Krzysztof Jasiński i Marcin Zieliński, naczelnik Wydziału Edukacji w gminie Końskie Krystyna Milczarek i przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła w Końskich z prezesem Andrzejem Kosą na czele. W trakcie wydarzenia rozstrzygnięto także szkolne konkursy. Literacki pod tytułem Moja Szkoła i plastyczny pod hasłem Moja Szkoła za 100 lat. Każdy z nich przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych. Dla klas 1-3 oraz dla klas 4-8. W konkursie poetyckim najlepsza wśród klas młodszych okazała się Julia Trzcińska, a pierwsze miejsce w kategorii klas starszych trafiło do Aleksandra Kubickiego. Główna nagroda w konkursie plastycznym w klasach 1-3 powędrowała do Oliwii Panfil, natomiast za najlepsze dzieło wśród klas 4-8 nagrodzono Martynę Biniek. Szczegółowe wyniki konkursu znajdziecie w artykule. Jeden z laureatów konkursu postanowił opowiedzieć nam o swoim sukcesie. Nawet się nie spodziewałem, że zajmę pierwsze miejsce. Myślałem, że będę wyróżniony, że tam dostanę po prostu dyplom za to, że tam jakieś mniejsze miejsce zająłem. Czy według ciebie ważne jest, żeby pamiętać o takich patriotycznych jednostkach, jak na przykład Armia Krajowa? Tak, bardzo ważne to jest, ponieważ no cóż, to byli ludzie, którzy zostali zabici przez innych dla swojej ojczyzny. A teraz zapraszamy do obejrzenia fragmentów programu artystycznego. Składała się wówczas z 6-letniej szkoły podstawowej i 3-letniego gimnazjum.
Ja byłem uczniem klasy pierwszej jak gimnazjum. Pamiętam 1 września 2004 roku. Nastąpiło wtedy otwarcie budynku i rozpoczęcie roku szkolnego 2004-2005. Ach, cóż to były za wspaniałe czasy. Byliśmy tacy szczęśliwi, że możemy rozpocząć naukę w tym wspaniałym budynku. Wszystko było świeże, nowe i takie nowoczesne. Do dziś pamiętam swoje panie nauczycielki, sale lekcyjne, akademię,